Pamiętam, że wyłożył 20 tysięcy w mój biznes. Ja mu dawałem od każdych jeansów, kupowałem po 60 zł. Dawałem mu 20 zł od każdych jeansów i sprzedawałem zazwyczaj między 120 a 150 zł. W sklepie kosztowało to były lewisy po 250. I to był mój taki biznes jako 17-latek. Koleżanka, która chciała stworzyć Allegro, drugie, taką konkurencję dla Allegro. Dostała wycenę 2 miliony. Ja zapytałem się firm programistycznych, które znam, za ile to zrobią. Najtańsza oferta była 200 tysięcy, a za pomocą AI kolega powiedział, że zrobi to w miesiąc, nie w rok, w miesiąc, za 15 tysięcy. I Patryk Wega pokazał, mówi, że ile kosztuje, statyści kosztują, mnóstwo pieniędzy. I on ma startup z statystami, 50 tysięcy wirtualnych statystów. Czyli jesteśmy w restauracji, na przykład jest scena, że my rozmawiamy, podchodzi kelnerka. To są trzech aktorów, my i pani trzecioplanowa. A ludzie, którzy tam siedzą w restauracji, jakiś pan przy komputerze, ktoś tam rozmawia, jakaś parka, nie? To wszystko są wirtualni statyści. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Daniel Kubach. Piąteczka. Daniel jest przedsiębiorcą, osobą, która od kilkudziesięciu lat, można powiedzieć, już prawie, tak? Tak, 25 lat. Robi biznes, dzisiaj jest aniołem biznesu, dalej jest przedsiębiorcą, jest osobą, która kilkanaście lat temu włożyła w biznes 59 tysięcy i doprowadziła do tego, że ona urosła do wielkości ponad 300 milionów złotych, tak? To jest firma Eukom, o niej mówimy. I udało Ci się z tej firmy wyjść, kiedy ona była dużo warta. I dzisiaj od kilkunastu lat robisz startupy, robisz biznesy. I dzisiaj właśnie z Tobą chciałem o tych biznesach porozmawiać. Może powiesz mi, jakby, co było przed Euko, jakby co robiłeś przed tym, jak zbudowałeś tę firmę? Zaczynałem to od ubezpieczeń, czyli stworzyłem multiagencję ubezpieczeniową, nazywała się Polskie Centrum Finansowe. Zatrudniałem agentów, którzy sprzedawaliśmy ubezpieczenia. No, może być tak, zrobiłem pierwsze pieniądze, potem wypaliłem się w tej branży i wszedłem właśnie w rynek odszkodowań. Na początku z dwoma kolegami prawnikami, którzy raczej okazało się, że po dwóch miesiącach chcą zarabiać 5 tysięcy, a nie miliony. Powiedzieli, Daniel, jesteś pokopany, delikatnie mówiąc, bo chcesz zarabiać miliony. A ja mówię, a wy nie, my chcemy 5 tysięcy, Skodę, Oktawię, raz do roku wakacje, nie? I praca do 14, bo nie po to tyle studiowaliśmy. Ja mówię, fajnie, że sobie wyjaśniamy to na początku, a nie za ileś lat. I postanowiłem znaleźć jakby innych wspólników, o co też mnie poprosili. Powiedzieli, Daniel, daj nam 20 klientów, a resztę rób co chcesz, nie? No i tak właśnie, można powiedzieć, moi wspólnicy mnie znaleźli, nie ja ich, także takie miałem szczęście. Zadzwonili do mnie, umówiliśmy się na spotkanie, 3 razy im odmówiłem na początku, nie wiedziałem kto to jest, co oni chcą i tak dalej. Jakby nie widziałem tego na początku tej współpracy, ale potem pomyślałem sobie, ok, zrobię duży krok. No i tak stworzyliśmy firmę, która doszła do 320 milionów kapitalizacji na giełdzie, na głównym parkiecie. Ja wyszedłem z tej firmy, czyli zrobiłem exit, to co wielu przedsiębiorców o tym marzy, to o tym też dzisiaj możemy porozmawiać, bo exit jest czymś, że zarabiamy najwięcej, czyli tworzymy firmę i ją sprzedajemy. Tylko trzeba zrobić to dobrze, w dobrym czasie, spółkę do tego przygotować, czyli zrobić to po prostu mądrze. Okej, no już zbudowałeś ten biznes, ale jak się uczyłeś tego exitu? Jakby jak do tego doszedłeś, kto Ci pomagał, konsultanci, osoby, które już to przeszły? Tak, do exitu musiałem się przygotować. To znaczy, że poczułem się wypalony i stwierdziłem, że spółce już więcej nic nie dam od siebie. I postanowiłem po prostu ze spółki wyjść. Zajęło mi to 2 lata. Pierwsze to jest to, że na moje miejsce musiałem znaleźć 5 menadżerów, bo byliśmy w 5 krajach. Drugą rzeczą jest to... Czyli ty robiłeś robotę 5 ludzi? Robiłem robotę w 5 krajach. I pamiętam, że kiedy mówiłem, że zatrudnię 5 ludzi, moi wspólnicy powiedzieli, Daniel, ale nie będą mieli takiej skuteczności jak ty. Ja mówię, gdyby mieli 2 razy mniejszą, czyli o połowę, to jest 250 i tak więcej niż ja sam. No ale też z drugiej strony my dobrze zarabialiśmy w tej firmie, czyli nawet moją pensję dzieląc na 5 ludzi, okazało się, że byli bardzo zadowoleni. Porsche podzielić na 5 Passatów też byli zadowoleni. Może powiedzieć, jakby wszyscy na tym skorzystali. I firma na tym skorzystała, ja na tym skorzystałem. Ale to był proces wyjścia, takiego 2 lata przygotowania do firmy, uniezależniania, że ja już byłem też w radzie nadzorczej, czyli już pełniłem coraz mniej funkcji zarządczych w firmie. A coraz więcej, może powiedzieć, moja praca polegała na tym, żeby zrobić walne zgromadzenie, żeby przyjść na bankiet, bal charytatywny. W związku z tym mówię sobie, ok, tak moje życie nie będzie wyglądało. I też już nie miałem wpływu żadnego na spółkę. Może powiedzieć, jakbym się mocno sprężył, to mogłem powiększyć obrot o 3%. Tak jak spróbowałem się i stwierdziłem, że jest ok, to jest dobry moment, żeby wyjść.
No i wtedy pamiętam, że nawet zaprosiliśmy zespół, który zagrał na scenie. Był to Perfect, taki piosenka, trzeba wiedzieć, kiedy scenę zajść niepokonany. I pomyślałem sobie właśnie, że to jest taki, ten moment już był wcześniej oczywiście, że to jest dobry moment, żeby to było zrobić i zacząć po prostu nowy etap życia. Okej, a zanim jeszcze wyszedłeś, to miałeś jakieś takie momenty trudne, albo jakieś bankructwa, albo jakieś takie sytuacje, w której sięgnąłeś dna przysłowiowego, albo coś, co cię wzmocniło? Tak, zanim skończyłem 25 lat, miałem dwa takie momenty, że wszystko straciłem. Wtedy jeszcze nie było upadłości konsumenckiej, czyli formalnie nigdy nie zbankrutowałem, tak? Ale wtedy może powiedzieć, straciłem wszystko, co miałem i co nie miałem. Że nie miałem nawet na zupkę chińską, pamiętam, że zabrakło mi 10 groszy, jak stałem w sklepie. No teraz może to być dla nas śmieszne, ale wtedy ja byłem głodny, liczysz kasę. Nie było ci wesoło, tak? Tak, i liczysz, że brakuje ci 10 groszy, żeby się najeść, nie? I masz takie myśli, czy może ukraść tą zupkę, czy nie. Na szczęście jej nie ukradłem, nie? Ale miałem taką myśl, tak? I to nie było nic takiego wtedy ciekawego. Wiedziałem, że to jest moment, że trzeba było się od tego momentu odbić. I co zrobiłeś wtedy, jak ci brakowało tych pieniędzy? Zrobiłem sobie kartkę papieru. To jest taka moja metoda, którą wyczytałem w sumie w książkach. Zrób kartkę papieru, czyli co potrafisz robić, co potrafisz robić najlepiej, na czym zarobić pieniądze, nie? I tak w skrócie napisałem, w czym jestem dobry. No i pomyślałem sobie, okej, nie będę patrzył w lewo, w prawo. I mój kolega, który wcześniej zbankrutował, był wtedy dużo bogatszy ode mnie, powiedział, Daniel, idź do klientów, a statystyka zrobi swoje. I to było naprawdę cenna rada. Po prostu pomyślałem sobie, pójdę do klientów, będę chodził, sprzedał ubezpieczenia, a statystyka zrobi swoje. I poszedłem na takim luzie, czyli jak wiedziałem, że tracę pieniądze, to szedłem sprzedawać na takim, że ja muszę. Klienci przestali kupować. A kiedy poszedłem statystycznie, że muszę zrobić ileś spotkań, ale statystyka zrobi swoje, czyli ja nie muszę im sprzedać, okazuje się, że zaczęli znowu kupować. Tak? I mniej więcej po 3 miesiącach nabrałem płynności finansowej, a w 6 miesięcy, może powiedzieć, zasypałem dziurę, że byłem w stanie już bardzo fajnie, mam już tą płynność, jaką luz i tak dalej. 6 miesięcy zajęło mi wyjście z tego dołka i dokładnie ta sytuacja powtórzyła się 2 razy. Także to nie był przypadek. Okej, no to jaką lekcję miałeś za pierwszym razem, a jakby czego nie nauczyłeś się, że wpadłeś znowu w to? No właśnie, to jest tak, że pierwsze, co czegoś się nie nauczyłem za pierwszym razem, bo myślałem sobie, skoro potrafię tak łatwo zarobić pieniądze, to mogę je wydawać. Czyli nie oszczędzałem. Nie? To była pierwsza taka lekcja. I oczywiście, no jeździliśmy na przykład wtedy z Lubina do Wrocławia na 2 taksówki. W Czech. Dlaczego? No bo kolega spytał się, jak jeździła szlachta? No w jednej my, a w drugiej nasze płaszcze, czyli karety, nie? Bierzemy 2 taksówki, w jednej my, a w drugiej nasze płaszcze. Tak, także jak miałem te 23 lata, to potrafiłem jechać na 2 taksówki 70 km, żeby się pobawić. I płaszcze leżały w drugiej taksówce. Pamiętam, że taksówka chciał pieniądze z góry, bo nie wierzył, że będzie wziął płaszcze. No. I tego typu pomysły i bardziej szalone miałem, żeby pieniądze w cudowny sposób wydać. I tego oczywiście nie żałuję, bo to były naprawdę fajne czasy, bo dużo, można powiedzieć, dzięki temu doświadczyłem fajnych rzeczy. Mam to za sobą na szczęście. Jakby już mnie nie ciągnie takich rzeczy, czasem może, już teraz może to zrobić oczywiście, ale to nie aż tak jak wtedy. I nie nauczyłem się oszczędzania za pierwszym razem. Nie nauczyłem się, że zawsze trzeba mieć taką, ona może być rezerwę taką żelazną, której się nie rusza. I teraz taką rezerwę mam. Coś takiego, żeby cokolwiek się działo, to ja wiem, że mam taką rezerwę, która daje mi spokój. Ona nie jest na inwestycje. Okej, ale to jest rezerwa typu na przeżycie na 12 miesięcy, czy na, można powiedzieć, na, w tym momencie na 12 lat, czy na zasadzie na rozkręcenie biznesu, który zawsze da ci pieniądze na utrzymanie. Tak, to jest rezerwa, która da mi, powiedzmy, że przeżycie na 2-3 lata do przodu na takim spokojnym luzie. I pieniądze na zainwestowanie w nowy biznes, na rozpoczęcie po prostu nowego życia. Okej. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy też w kuluarach i ty mi powiedziałeś, że dzisiaj wolisz mieć, nie wiem, pieniądze w złocie niż kolejne Porsche, prawda? Niż kolejne. Bo już te 2 Porsche rozmawialiśmy, że masz, prawda? Tak. I teraz, jak to się ma do tego? No bo ludzie się często dzielą na takich typowych spenderów, wydawaczy i na takich saverów, którzy czułają i tak dalej, tak? I czy mają problem z wydawaniem pieniędzy. Ja jestem taką osobą, która jakby niezmiennie od dzieciństwa ma problem z wydawaniem pieniędzy. Nie mam problemu w ogóle z zarabianiem, jakby one się do mnie
ja je przyciągam i jakby zarabiam, ale uczę się wydawać pieniądze, konsumować, czyli to, co ty robiłeś, to ja po prostu robię to z wielkim trudem i się tego uczę. No tak, im więcej mam, tym więcej muszę się tego uczyć, jakby, żeby część pieniędzy wydawać. I teraz, jak to było u ciebie? Czy kim ty dzisiaj jesteś, jakbyś siebie określił? A to jest dobre pytanie. Raczej myślę, że kiedyś byłem wydawaczem, a teraz jestem tym właśnie saverem. Co to znaczy? Czyli teraz wolę budować rezerwy w dolarach, w złocie. Przede wszystkim mieć coś takiego, co twardego, co w razie czego. I to też mieć lepiej poza krajem, daleko, w razie W, bo nie wiadomo, czy coś tam u nas nie wybuchnie, albo coś się wydarzy, żeby być bezpiecznym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby też może nie pokazywać wszystkiego, co się ma, nie? Bo kiedyś jak nie miałem, to pokazywałem, że miałem. A jak już miałem, to już mi nie zależało, żeby pokazywać, wręcz wolę pokazywać, że nie mam, tak? I to jest jakby dużo lepiej mi służy. A mówisz o kwestii bezpieczeństwa, czy... No bo dzisiaj są trochę inne czasy niż jeszcze, no nie wiem, 15-20 lat temu. Ja kupowałem pierwsze Porsche, to mi mówiło, nie kupuj tego, zaraz ci mafia zabierze, dziecko ci porwie i tak dalej. No i faktycznie nam 10 lat temu żyło się w Polsce inaczej, 15 lat temu jeszcze inaczej, a 25 lat temu, czy 30 lat temu, w latach 90 to jeszcze inaczej, prawda? Mhm. To było na początku dziennym. No a jakie są powody tego, że uważasz, że lepiej ukrywać? Pierwsze, że nie potrzebuję pokazywać. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest taka, bezpieczeństwo myślę też jest ważne, tak? Że dla swojego też bezpieczeństwa. A po trzecie, jak nasi rządzący by wiedzieli wszystko, gdzie masz, co masz, skąd ja bym dowiedział, czy nie wpadą na jakiś pomysł i wprowadzą jakiś ekstra podatek, który już wprowadzali, typu... Dla tych, co mają. Dla tych, co mają. Już przecież mamy daninę solidarnościową, tak. Nie? Mamy... A łatwiej łupać tych, co mają i skupić się na 1% i ich wyłupać niż... Tak, bo przecież my w garniturach nie pójdziemy palić opony. Tak. Ilu nas jest tam? Nie jesteśmy górnikami, żeby przyjść powiedzą pod Sejm, palić opony, robić zadymy i tutaj coś jeszcze szyby wybijać. To raczej oni wiedzą, że tego nie zrobimy. No ale my jako przedsiębiorcy możemy zagłosować pieniędzmi gdzie indziej, nie? Czyli jeżeli coś rządzący wymyślą, to możemy zmienić lokalizację, możemy się przenieść, możemy robić biznes w innym kraju, gdzie chętnie nas przyjmą. Tak, mam taką nadzieję. Nie? I nasze pieniądze. Tak. Słuchaj, a jesteś dzisiaj aniołem biznesu, prawda? Jak do tego doszło, że stałeś się aniołem? Skąd ten pomysł, żeby być aniołem i wspierać innych przedsiębiorców? A czy to był też mój plan taki, kiedy jeszcze tych pieniędzy nie miałem? Pomyślałem sobie, okej, fajnie, gdybym wtedy dowiedziałem się anioła biznesu i nie mogłem go spotkać nigdzie. Po prostu nie było ich, nie? I szukałem. Takim pierwszym może być aniołem biznesu był mojego kolegi Krzyśka tato, pan Janusz, który miał Lombard. Ja przyszedłem go z pomysłem, że mogę kupić dżinsy. Wtedy nie było jeszcze tych takich faktory, takich sklepów, gdzie tam są, powiedzmy, gdzieś tam szef poszedł nie tak i oni tam wysyłają, to jest story chyba nazywa, tak? Outlety, tak? Outlety, tak. No. Poszedłem, że okazało się, że szyją, coś jakiego mogę kupić produkcję całą, cały zestaw tych dżinsów, które po prostu czegoś im tam brakuje, lekko wybrakowanych. No i poszedłem do niego jako do inwestora. I pamiętam, że wyłożył 20 tysięcy w mój biznes. Ja mu dawałem od każdych dżinsów, kupowałem po 60 zł. Dawałem mu 20 zł od każdych dżinsów i sprzedawałem zazwyczaj między 120 a 150 zł. W sklepie kosztowało to były lewisy po 250. I to był mój taki biznes jako 17-latek. Nie? Czyli jako 17-latek handlowałem takimi ciuchami. I potem dowiedziałem się, że ta rola to jest anioł biznesu. Nie było ich wtedy w Polsce. Anioł czy inwestor? Bo on ci podpowiadał, czy...? Może inaczej. Podpowiadał. Pojechał ze mną samochodem, bo trzeba było mieć wtedy, powiedzmy... Prawo jazdy. Tak, prawo jazdy już miałem, ale nie miałem samochodu i z dużym bagażnikiem tym bardziej. Pojechał ze mną, także porozmawiał. No, widzieli, że ktoś poważny jest ze mną, to inaczej też rozmawiali. To znaczy, jak rozmawiali, powiedzmy, rozmawiasz z biznesmenami, którzy... powiedzą, że mają tam 40 lat czy 50 i je przyjeżdżam jako 17-latek, no to tak patrzyli tak dziwnie, ale jak przyjechałem z 40-letnim mężczyzną, który generalnie przyjechał już ładnie ubrany i mówi, że to on jest inwestorem w tym projekcie i ja jestem, jak można powiedzieć, jakby jego człowiekiem tutaj, to oni wtedy jakby w ogóle totalnie jakby już nic więcej nie chcieli, nie chcieli go więcej potem widzieć, wszystko zatwiali ze mną, bo wiedzieli, że ktoś poważny jest w tym biznesie. No i potem czytałem o aniołach biznesu. Pomyślałem sobie, okej, kiedyś sobie to zrobię, czyli skaszuję się i wejdę koniem biznesu. Jeszcze jak byłem udziałowcem Ełko, już pierwsze projekty inwestowałem. Oczywiście zainwestowałem w pierwsze wydawnictwo prasowe, drugie wydawnictwo prasowe. Wtedy jeszcze można na tym było zarabiać pieniądze. Teraz już nie polecam tego typu biznesu, bo to może wiemy, że internet to wszystko zmienił, a teraz AI zmieni jeszcze to, co działa w internecie. Także to już nie jest dobry biznes jak kiedyś. Kiedyś można było zarobić.
No i potem, kiedy po skeszowaniu, pierwszą firmą, którą zainwestowałem, to była właśnie firma medyczna. Do tej pory mam w portfelu firma S7, teraz pod nazwą S7 Health, czyli sprzedaję pakiety medyczne. I to była taka pierwsza taka moja inwestycja, która, może powiedzieć... Jak ona Cię działa? W sensie, jakie wolumeny robi? I... Ona generuje kilkanaście milionów przychodu rocznie. Mhm. Jest to rozbite na dwie spółki, S7 Health i S7 Concierge. Mhm. I generalnie tak netto jakieś 2 miliony zysku. Z tej spółki możemy trochę zrobić taki inkubator, ponieważ inwestujemy też w inne projekty, całe te jakby nadwyżki i know-how. Gdybyśmy chcieli zrobić taki realny zysk, to byłby dużo, dużo oczywiście większy w tej spółce, bo tam dużo inwestujemy właśnie w projekty IT, związane z IT. Ale na przykład zainwestowałem też w modę, tak, firma Galleria Italia, Villa di Moda, coś, nie, tak, nie, Villa Italia, Galleria di Moda. I było na przykład fajny biznes, dużo się nauczyłem i dowiedziałem się, że nic nie wiem o tym biznesie. O modzie, tak. Pamiętam, że zrobili mi Włosi pokazy mody. Ja chciałem mieć takie marki jak właśnie Versace, Armani, Dolce Gabbana, takie topowe. Oni zrobili pokazy mody i nagle wymieniają marki typu Tom Hilfiger, Giulio. Ja tych marek w ogóle nie znałem i myślałem, że oni chcą mi chińszczyznę wepchnąć, jakieś chińskie podróby. Nie wiem, w ogóle jakiś Iceberg, teraz już kojarzę te firmy, ale wcześniej w ogóle nic o nich nie wiedziałem i w sumie na dobre wyszło. Bo mieli bardzo duże wymagania, że za gotówką trzeba płacić, duże ilości. Ja po prostu powiedziałem, że nie zrobimy biznesu, bo dla mnie marki to jest właśnie Versace, Armani, Dolce Gabbana, a to, co macie, to chińszczyzny, to sorry, nie kupuję. No to pamiętam, że wyszliśmy, dwoje do mojej wspólniczki, mówią, Joanna, wracajcie, damy wam w komis. Okay. I zupełnie inne ceny, tak? Okay. Natomiast ja nie potrafiłem na tym zarabiać pieniędzy. To okazuje się, że na rynku bardzo dużo podróbek. 90% ludzi kupowało przez internet podróbki. Bardzo ciężko się przebić, nie miałem pomysłu na to. To jest biznes dobry, był, jeżeli chciałbyś zarobić, powiedzmy, 10 tysięcy złotych, ale byś chciał się rozwinąć więcej. Tak, ciężko skalowalne i też no, w latach 90. to nic nie było, to wyszło wszystko, prawda? Tak, a to już wszystko było i mało tego, ludzie woleli podróbki. I można powiedzieć, że to jeszcze społeczeństwo nie było tak bogate, żeby kupować tego aż tak dużo, nie? Z jakichś powodów Versace, Armani, Dolce Gabbana jest tylko w Warszawie. Zobaczmy, że w pozostałych miastach w Polsce jeszcze ich nie ma, tych sklepów, nie? Są tylko outlety, ale nie ma takich sklepów typowych, czyli ta sprzedaż nie jest taka duża. No i oczywiście wtedy dużo nie wiedziałem, nauczyłem się, że nie wchodzę, że się nie wchodzi w branżę, której się... I na tym sadziłeś? Pamiętasz? Jakby... Tak, milion złotych okrągłych. Okay. Ale stałem milionerem ciuchowym. Okay. Zostało mi to w ciuchach. Czyli to jest lekcja, tak? To po prostu lekcja o wartości milion złotych. Nie, no bardzo cenna, tak? Zauważyłem, że mam taką, jak wchodzę w biznes, którego się nie znam, to skuteczność jest 100%, że to nie wyjdzie. Po prostu, bo dajesz pieniądze jako inwestor, a nic nie wniesiesz do tej firmy, nic. Ja nie mogłem nic wnieść odnośnie mody, ewentualnie mogłem pójść na jakiś pokaz mody, mogłem pojechać na jakieś spotkanie, coś tam zrobić, ale nie byłem w stanie nic tam wnieść do tej firmy. Skąd ten pomysł, żeby na tym zarabiać? Jakby skąd były przesłanki do tego, że tam jest potencjał? Czy to bardziej fajnie było mieć taką firmę? Fajnie mieć było taką firmę, to raz. Dwa, że jest coś takiego, jak ci wychodzi pierwszy, drugi, trzeci biznes, to ci się wydaje, że już wszystko podrobisz. I lecisz na fali i masz dotyk Midasa. Tak, i tak ci się wydaje, że to też będzie tak samo. Nie? No okazuje się, że na końcu, że się na tym nie znasz po prostu. Nie? To była taka fajna lekcja pokory. Mówię, ok, przyjąłem to z pokorą. Mówię, nie znam się na tym biznesie, nie potrafię na nim zarabiać pieniędzy, więcej w tą branżę nie będę wchodził. I potem spotkałem się z kilkoma inwestorami, którzy w tej branży zainwestowało pieniądze i to dużo większe niż ja, w inne firmy. I że miał podobną historię, nie? Że po prostu weszli w branżę, która wydawała się fajna, duża, ciekawa, ekskluzywna. Wszyscy chcą to inwestować. Ja to porównuję do klubów piłkarskich, nie? Kupujesz klub piłkarski, ale pytanie, kto na nim zarabia? W Polsce przynajmniej, nie? No to jest tak raczej inwestują, raczej wydają pieniądze. Częściej jest taka sytuacja, że ludzie zakładają knajpę, albo dla żony zakładają knajpę, albo hotel kupuje, czy buduje, ale nie po to, żeby to jest najlepszy biznes, tylko to fajnie mieć po prostu. I jak w sensie, że fajnie wygląda, jak to masz, ale jak od środka, to widzisz, ile tam jest po prostu problemów do rozwiązywania. Nawet jeżeli to jest dochodowe, to ilość tych problemów, które spada na głowę właściciela często w gastronomii, jest tak duża, że po prostu się nie opłaca. I czasem widzę po prostu, że ludzie uciekają w nieruchomości, które są o wiele prostsze, o wiele mniej angażujące i możesz sobie często dużo mniej pracy włożyć i zarządzać
majątkiem, prawda? Także... To, co się powiedziałeś, bo w restauracji masz pracę codziennie. To tak, codziennie i to masz małe tikety po prostu, tak? I nad każdym tiketem musisz tak samo podzielić, tak? No nie możesz sobie pojechać na wakacje na typu, wiem, przed w sobotę lecę na miesiąc. Mhm. Jakbym miał restaurację, to prawdopodobnie bym siedział w tej restauracji. I pilnował, tak? Tak, żeby ci tam nie okradli, żeby ci tam czegoś nie wynieśli. Mhm. Tak, to są no, skomplikowane rzeczy, tym bardziej ludzie przychodzą do ludzi tam. No i jak jest szef, to wszystko się dobrze wygląda. Tak, a tak. I to też jest lokal, restauracja to też jest miejsce, gdzie musi się znać. Mhm. Musi się znać po prostu na gastronomii, żeby ją dobrze prowadzić. Bo ja tak. akurat się nie znam, w związku z tym nie wchodzę w tą branżę, a szczególnie patrzę na statystyki, że restauracja zwraca się po 20 latach. Jak ja to wyczytałem, mówię sobie tak, no to trzeba być naprawdę pasjonatą, nie? I to jeszcze jak ci dobrze pójdzie. No tak. Bo w większości ludzi, którzy otwierają bez doświadczenia, w ogóle nie idzie i muszą zamykać. Ale mam też kolegę, który wytłumaczył mi, że na jednym kebabie zarabia 30 tysięcy, a na jednej restauracji przeciętna w Polsce też pokazywał, że zarabia się 30 tysięcy, gdzie masz obsługę, zespół i tak dalej, a tu masz kebab, bierzesz powiedzmy pana, który robi budkę, masz pana, który ci robi, czy panią, która robi ci kebaby i cała filozofia. Okej, okay, a wróćmy do innych biznesów. Co jeszcze zainwestowałeś jako anioł biznesu? Z ciekawych projektów, które zainwestowałem w ciągu ostatnich lat, na przykład jest aplikacja MyBiz, MYBZZ. To jest Tinder dla przedsiębiorców. Mhm. Klikasz prawo-lewo, z kim chcesz robić biznes. Czyli nie chodzi o randki takie zwykłe, tylko randki biznesowe bardziej. Okay. Czyli ktoś jest inwestorem, ty szukasz inwestora, klikasz prawo, ktoś prawo, macie mecz, piszecie razem. Mhm. I to jest projekt globalny, bardzo ciekawy. Oczywiście on jeszcze wymaga trochę sfinansowania, wymaga trochę rozwoju. Natomiast on już jest po pierwszych takich etapach. Popatrzmy, jak mamy startup, to na początku startup to jest, powiedzmy, że młody człowiek z kartką, nie zawsze młody, człowiek z kartką, tak, i pomysłem, i dużo chęci, dużo motywacji. Potem mamy MVP, czyli Minimum Value Product, czyli produkt podstawowy, który wpuszczamy na rynek. Potem mamy kolejny etap, czy ten biznes ma klientów. Czy on ma klientów, czy też nie. Jak ma klientów, super. Kolejna rzecz, czy ma przychody. To jest trzeci etap. I MyBiz jest już po trzecim etapie, czyli ma produkt podstawowy, już dużo bardziej rozwinięty, już, to już nie jest MVP. Ma klientów, i to tysiące klientów, i ma klientów płacących, czyli ludzie swoimi pieniędzmi potwierdzili, że projekt działa. Bo teraz, a jest już jakby na powierzchni, że chodzi o... Nie, ale jest blisko. Tak, jest już blisko, także... I przede wszystkim to jest projekt globalny. Od razu możesz go rozwijać. Od razu jest rozwijany na świat, od razu jest rozwijany po angielsku, jest też wersja polska. Są tam przedsiębiorcy z 20 paru krajów. Ja w tym widzę duży potencjał. Przede wszystkim to, że jest to potrzebne. Sam z niego korzystam. Okej, okay, a na przykład w jakiej sytuacji ja bym mógł sobie skorzystać, albo ty? Tak jakby potrzebujesz czegoś i tam szukasz usługodawcy, szukasz partnera, szukasz inwestora? Przede wszystkim tak, szukasz przedsiębiorców, z którymi możesz robić biznes. I tak wyobraźmy sobie, że ludzie chodzą na spotkania biznesowe, ty chodzą do jakiegoś klubu na przykład, płacą składkę, jeszcze tam 10-20 tysięcy złotych. Albo 100. Albo 100, tak. Są też, pół miliona też biorą, też. A tutaj masz aplikację w wersji darmowej lub płatnej, możesz tam za stówkę mieć wersję płatną, a za darmo możesz tam 5 przedsiębiorców dziennie znaleźć. No i na przykład jesteśmy w Warszawie, chcesz robić z kimś biznes. No i patrzysz, kto tu w Warszawie robi biznes, kto jest w aplikacji. Klikasz, patrz, o, ten robi w nieruchomościach, tak, w branży. Patrzysz, ten z nieruchomości, klikasz, oni też wchodzą, patrzą, o, z Danielem Siwcem, jest ciekawy facet, może coś zrobimy. Klikają na tak, macie mecz i możesz od razu się umówić na spotkanie. Mówisz, słuchaj, fajnie, zmeczowaliśmy się, co dzisiaj robisz o tej, ponieważ ja robię to i to. Od razu możesz robić biznes z kimś, jakby nie musząc, to jest taki nowoczesny sposób, który zastępuje kluby biznesowe, i miejsce wyszukiwań, bo to jest w bardzo prosty sposób w aplikacji. Lewo, prawo klikasz, nie? Okej, okay, ale tam wyszukujesz jakieś potrzeby na przykład, czy... Bo jak spojrzymy na biznes w Polsce, to w znacznej części to są osoby też często starsze, które zaczynały w latach 90., które się dorabiały i one często nie są otwarte na tego typu właśnie w ogóle na spotkania, nawet na kluby niektórzy, prawda? I teraz to jest... Może działa podobnie jak Tinder, ale w Tinderze mamy jedną prostą, można powiedzieć, potrzebę. Tak? Poznania kogoś, tak? I to jest proste, dosyć proste. Tu jest bardziej to złożone. Są jakieś różne parametry, typu ja potrzebuję akurat, nie wiem, albo inwestora, albo z drugiej strony potrzebuję kogoś, kto mi zrobi dystrybucję, albo kogoś, kto mi zrobi jedno albo drugie. I czy macie jakieś tam filtry, czy macie jakiś tam, nie wiem, matching? Pod to zakładasz sobie specjalną grupę, taką własną, które co potrzebujesz i dzięki sami ciebie dołączają. A ty możesz sobie z nimi klikać. Oprócz tego zawsze w poniedziałki są spotkania dla przedsiębiorców online. To będzie jak Clubhouse, czyli wszyscy się słyszymy, ale nie widzimy. I każdy opowiada, co robi, kogo szuka, w czym może pomóc.
i przychodzisz powiedzmy o 8 rano w poniedziałek na aplikacji MyBiz, znajdujesz pokój dla przedsiębiorców i mówisz na przykład, że szukasz na przykład, nie wiem, osoby, które chcą sprzedać mieszkania w Warszawie. Okay. I okazuje się, tam są inne osoby, mówią, okej, no to ja Ci polecę kogoś, dam Ci kontakt i tak dalej, czyli sobie polecamy. Okay. Ktoś coś czegoś potrzebuje, to mówisz, akurat, no znam akurat kontakt, mam takiego kolegę, którego czegoś szuka i sobie pomagamy, umawiamy. I to masz w aplikacji, to jest za darmo, nie? Okej, okay, super. Okej, okay. I powiedz mi, czego Cię nauczyło robienie tych startupów? Jakby, jakie lekcje dostałeś przez te lata? Oj, tutaj musiałbym wypisać całą taką listę. A takie najważniejsze, trzy. Najważniejsze, że jak wchodzi startup, się nie zaangażujesz, to nie wyjdzie. Jak wchodzisz w wielki projekt globalny i wchodzisz, nie masz na to kapitału, to też Ci nie wyjdzie. Tak, bo ty musisz mieć pomysł, wiedzieć skąd masz klientów i jeszcze musisz mieć kapitał, a są też branże, są bardzo kapitałochłonne. Ja na przykład kiedyś wszedłem w jeden startup z aplikacją, wyłożyłem 2 miliony, a okazało się, że po 2 latach, że tak naprawdę potrzebuję minimum 200. I nagle... Niedoszacowane było, tak? Okazuje się, że tak, żeby na tym rynku wygrać, to potrzebne jest 200 milionów, a nie 2. Ale żeby innych wygościć reklamą, czy żeby stworzyć coś, no bo to raczej... Nie, żeby stworzyć coś dużego, globalnego, co przetrwa, nie? Bo 99% aplikacji nie przetrwa. To jest statystyka niestety brutalna, ona jest gorsza niż w kasynie, nie? W kasynie 44% wygrywa, 56% traci. Tak jest ustawione, ruletka przynajmniej. Masz szanse większe, tak? Tak, tak. A tutaj generalnie masz duże szanse wygrać, masz bardzo duże pieniądze, ale dużo większe szanse, że ją stracisz. Czyli musisz się po prostu zaangażować. Jak się nie zaangażujesz i nie wiesz, skąd weźmiesz klientów, to nie wchodź w taki biznes, nie? Bo największym problemem startupów jest to, że tworzymy wspaniały produkt, a nie wiemy, skąd weźmiemy klientów, nie mamy o tym pojęcia, jak będziemy na tym zarabiać. I to jest zwyczaj. Kiedyś w Krakowie spotkałem się z przedsiębiorcami, zaprosili mnie, jak oni nie ma biznesu, przedstawili mi super fajny pomysł, projekt, platformę i na końcu mówię, no mamy do Pana pytanie, Panie Danielu, jak na tym zarabiać? Ja myślałem, że to jest żart, taki zacząłem się śmiać, a to nie był żart, był skończony, gotowy, wzięli dotację jeszcze, 700 tysięcy złotych na to i mówią, no to jak będziemy zarabiać? Ja mówię, to Wy tworzycie coś, a nie wiecie, jak zarabiać? No nie, a nie wiecie, skąd macie klientów? Nie. Ja tak mówię, kurczę, no to ciekawa koncepcja, to nie? Ciekawe, że ktoś wam dał pieniądze, nie? No, ale te pieniądze unijne były rozdawane, umówmy się. Tak dużo, tam powstał portal o psach i kotkach, też dostał. Czy komuś to pomogło? Być może komuś, tak? Ale na pewno niewielu. Słyszałem takie sytuacje, że pewien bardzo katolicki inwestor postanowił zrobić Facebooka dla wiernych. Okay. I zrobił aplikację na nasz kościół, wydał na Software House tam paręset tysięcy i się później okazało, że stworzył super Facebooka dla wiernych, ale nikt nie chciał, moja parafia.pl, coś takiego. Ale no niestety nie było chętnych do tego, żeby po prostu wchodzić, tak? Wchodzić tam i kupować cokolwiek. Tak? Nie zrobił analizy rynku, nie zrobił MVP, nie zrobił nic. Tak, to jest właśnie kolejny projekt, że taki, że tworzymy produkt dla siebie, a nie dla rynku. Bo jeżeli stworzymy coś dla siebie, to nie znaczy, że rynek to przyjmie. Dlatego tworzymy MVP, puszczamy na rynek i rozwijamy to razem z rynkiem. Pytamy się, czy to Wam pasuje. Najlepiej jeszcze sprzedać to na zasadzie matrycy, a nie MVP. Czyli zanim jeszcze jest MVP, to już próbować to sprzedawać. To jest jakby dowód na to, że ktoś chce to kupić, tak? No, kolejny taki dobry projekt, który zainwestowałem, to jest Lex Nonstop. To jest projekt, który generalnie przyjechał do mnie dwóch panów z propozycją, że mają pomysł, żebyśmy zrobili w branży prawnej. Zapytali się, jak ja bym to zrobił. Powiedziałem, jakbym chciał wejść w branżę prawną, zrobić to i to. To, co robimy, wrzucamy się w czterech. Ja miałem biuro swojego wspólnika, oni we dwóch. Razem w czterech się zrzucamy. Nagle jeden się przeprowadził na Teneryfę, drugi powiedział, sorry, ale nie mam czasu i zostałem w tym sam. Ale może powiedzieć, pomysł, żebyśmy coś zrobili w branży prawnej, bez szczegółów, to był od nich. Typu, chodź, zrobimy coś, nie? No i jeden i drugi nie może. No i tak... Może powiedzieć, okej, okay, no to musiałem zebrać zespół, skoro powiedziałem a okazało się, że pomysł był dobry. Zebrałem zespół naprawdę bardzo dobrych ludzi i okazało się, że no, wyłożyłem w to pierwsze pieniądze. Pierwsze MVP stworzyłem za 2000 zł. Nazywał się Prawnik 2.0. Prawnik 2.0, czyli za 2000 zł zrobiliśmy taką stronę, gdzie mogłeś zgłosić opóźniony lot, że masz, nie? I okazało się, że to fenomenem, zaczęło to działać, nie? Zrobiliśmy projekt, zrobiłem taki fajny webinar, zrobiliśmy promocję tego, że wracam do branży odszkodowań, żeby tylko to odszkodowania za loty to wtedy były, że wracam w ogóle do branży prawnej i 10 800 osób się zarejestrowało. Okazało się, że zmieściło się 1500, nie było takich narzędzi do tego, żeby to ich pomieścić, tych ludzi przy dobrej jeszcze jakości. No i zrobiliśmy odszkodowania za spam. Jak dostajesz spam mailem, dostajesz spam, należy się odszkodowanie. Przy małych liczbach, przy MVP, firmy płaciły.
ale jak nagle do tej samej firmy 300 pozwów wysłaliśmy, no to przestały płacić. Mówię, to chodźcie do sądu. A do sądu się przy tych kwotach nie opłacało w tym przypadku. Teraz już trochę prawo się zmienia znowu na korzyść. Także znowu ci odpuszczają spamy już. A co były za firmy w jakim sensie? Wszystkie firmy motoryzacyjne, telekomunikacyjne, różne, które wysyłają po prostu mailem oferty reklamowe bez Twojej zgody. To kupują bazę gdzieś tam, tak? Sobie? Tak, a nie można sobie kupić bazy i wysłać bez zgody. O tym ludzie też nie wiedzą, a firmy, szczególnie profesjonalne, powinny o tym wiedzieć, nie? Że tak nie można sobie tak kupić bazę i wysłać sobie komuś maila. I teraz znowu będziemy to wchodzić, to będzie kolejna rzecz, już wiemy, jakie są kwoty, jakie jest orzecznictwo, sądy po prostu przyznają odszkodowania za taki spam. No ale okazało się, że to, czyli sukces, dużo ludzi, porażka, bo przy dużej liczbie nie działa, i nagle, ale klienci powiedzieli, słuchaj, ale może masz takie inne tematy, nie? I okazało się, że nagle zrzucali nam różne tematy, które chcieliby do nas zgłaszać, nie? No to mówię, czy takie sprawy prawne? Tak. No takie, no też możemy. Bardziej takie indywidualne, takie customowe, tak? Na początku to było takie indywidualne właśnie. Zaczęliśmy tworzyć właśnie Prawnik 2.0, rozwinęliśmy tam o 8 takich podstawowych usług, ale potem klienci powiedzieli, słuchajcie, ale zanim wam złożę sprawy, to ja bym chciał zadać pytanie prawnikowi. I tak powstał właśnie Lex Non-Stop, czyli zadajesz pytanie, a potem składasz sprawę do, jeżeli ci się spodoba odpowiedź, i wycena, i wszystko. Zrobiliśmy zaraz się darmową wycenę, zrobiliśmy właśnie to, że klient może zadać pytanie za 59 zł, czyli bardzo tanio, bo to przyciąga klientów. Tak. Usługa prawna za 59 zł, gdzie adwokat lub radca prawny ci dokładnie doradzi, co masz zrobić, podpisuje się z nazwiska, z nazwą kancelarii, odpowiada swoją głową, czyli nazwiskiem i polisą ubezpieczeniową. I jeszcze ci mówi dokładnie, jakbyś miał temat, to ci zrobię to za tyle i tyle, za tyle na przepismo, za tyle poprowadzę sprawę, jak nie, to ci zrobię to na raty, po 200 zł miesięcznie. I okazuje się, że to jakby cały czas z klientami rozwijaliśmy. Te raty też się Tak, bo usługa jest bardzo nietransparentna, no bo masz prawnika, ktoś ci poleca, no i jeden prawnik bierze za to samo 3000, drugi bierze 13, prawda? I tutaj nie ma żadnych... I to był największy problem na rynku, że nie wiesz, wchodzisz do kancelarii i nie wiesz, ile za to zapłacisz. A my rozwiązaliśmy ten problem taki, że ty wiesz, że porada kosztuje 59 zł, podstawowa, zaawansowana, rozszerzona, 99. To już sugeruje, że ceny są przystępne, tak? Tak. Tak, 99 zł to jest taka już porada bardzo obszerna, z załącznikami i tak dalej, nie? Czyli bardzo tanio, dużo, dużo poniżej rynku. I jeżeli prawnik zanim coś ci zrobi, to ci pisze, proszę pana, panie Danielu, tą sprawę mogę poprowadzić pana za 5000 zł. Jeżeli pan chce, mogę napisać pismo, to będzie kosztowało powiedzmy 200 zł, 300 zł. I ty wtedy mówisz, okej, ani złotówki więcej, ani mniej. To już masz wycenę i działasz, nie? Tak jak z częściami samochodowymi, o których rozmawialiśmy. Tak. A wcześniej było tak, że wchodzisz do kancelarii, nie wiesz, ile zapłacisz, nie wiesz, czy ile zapłacisz za to, że przyjdziesz. Za samo porozmawianie i wycenę już parę stówek płacisz, tak? Tak, a my robimy wycenę za darmo. Czyli nie wiesz, czy masz w ogóle temat, to ci prawnik za darmo ocenia, czy ta sprawa się nadaje, czy też nie. Jeżeli się nadaje, to ci powie, tak, możemy wygrać w twoim imieniu, przypuśćmy 200 tysięcy, ale proponujemy ci na przykład 5 tysięcy za prowadzenie sprawy i 20% od wygranej kwoty, wtedy mam motywację, żeby zrobić to szybko, dużo i tak dalej. I ty mówisz, okej, lub nie. Jak nie, masz prawo wziąć dokumenty, pójść do innej kancelarii i spróbować znaleźć to taniej. Ale raczej 99,9, że nie znajdziesz. A są jeszcze kancelarie, które prowadzą na zasadzie tylko success fee, że płacisz opłaty sądowe i na zasadzie ich wynagrodzenie? Niektóre sprawy są tak prowadzone. Sprawy szczególnie odszkodowawcze, nie? Wszelkiej maści. A na przykład wezwania do zapłaty, albo w takim sensie, że nakazy zapłaty, albo ściąganie długu? Też można sobie to są tak, że są kancelarii, które się decydują na takie rzeczy, są takie, które nie. A mamy ponad 200 kancelarii, 200 prawników na platformie, w związku z tym część się zgadza, tak? To zawsze jest, oni konkurują między sobą. Tak. Czasem jest tak, że jest dobry prawnik, ale na przykład nie ma, jest słabym sprzedawcą swoich usług. I to, że on jest genialnym prawnikiem, bo się uczył bardzo dobrze i za prawo wyroki w małym palcu, tak, i kojarzy fakty, to nie znaczy, że będzie potrafił obsłużyć klienta i będzie potrafił jakby go do siebie przekonać. Tak. Właśnie też już kilku prawników powiedział, albo jesteś dobrym prawnikiem, albo jesteś dobrym sprzedawcą, bo jak jesteś dobrym sprzedawcą, to na pewno nie jesteś dobrym prawnikiem. Na początku myślałem sobie takie powiedzenie sprawnicze, ale to się sprawdza. Ale też wydaje mi się, że nie jest jakby, to nie jest jakby zasada taka, bo pytanie jakby, co ma prawnik robić, bo jeżeli prawnik ma być dobrym mówcą
jakby ma przekonać sąd i jakby do tego, żeby cię uniewinnić albo tak zrobić cuda, to jak on ma gadane, to i potrafi się dobrze sprzedać, prawda? Natomiast może być wtedy łamagą, jeżeli chodzi o pisanie, o szczegółowość, o sporządzenie pisma na 20 stron, to wtedy może na przykład często to nie może iść, nie musi iść w parze wcale, prawda? Ale ma zaplecze. Wiesz co, tak jest w prawie amerykańskim, bardziej anglosaskim, gdzie masz ławę przysięgłych i to musisz mieć prawnika dobrego sprzedawcy, który przekonuje. W prawie polskim jest to, że działamy na dowodach i większość spraw się w ogóle nie odbywa w sądzie. Nie? Staramy się, żeby te sprawy się nie odbywały w sądzie. Czyli musi napisać dobre pismo, dobrze zaargumentować i powiedzieć. To jest już jakby duża część sukcesu, ale ja niejednokrotnie byłem na różnych sprawach i widziałem jakby jak to, że prawnik działa przed sądem i zadaje pytania i jakby i tą drugą stronę przesłuchuje i tak dalej, też może wpłynąć na to, czy jaki będzie ostateczny wyrok, tak? To zależy właśnie od tego, czy ma tu coś lub nie jakie ma też doświadczenie, ile tych spraw po prostu on już przerobił, nie? Także tutaj... Czasem jest tak, że widzisz, jest taka, nie wiem, widziałem taką młodą, szczupłą dziewczynkę, taką, powiem, że z wyglądu dziewczynka, ale jak zaczęła zadać pytania, to jakby wbijała nóż tam w drugiej stronie praktycznie, tak? A wydawała się taka niepozorna, niedoświadczona, tak? Tak, dlatego zebraliśmy na platformie Lex na Stop prawników od wszystkich specjalizacji i na przykład zupełnie inne kompetencje mają, właśnie powiedziałeś, takie mała dziewczynka, mi się kojarzy od razu takich mecenasów mamy od rozwodów. To jest taki typ prawnika, który chodzi do sądu i się kłóci. On musi lubić się kłócić. Tak. I wyobraź sobie, że nie masz nic do tych... Jest jakiś pan, jest jakaś pani, jakiś prawnik, nie? Nic do nich nie masz, ale przychodzisz i się kłócisz. I wyobraź sobie, że masz takie, nie wiem, 2, 3, 4 sprawy dziennie. I chodzisz i się kłócisz. Cały dzień. No mój kolega adwokat ożenił się z prawniczką od rozwodów. No i też się rozwiódł, po prostu się kłóciła, no stał z nim. Po prostu to miało w charakterze. O wszystko jest kłótnia. I to jest ten typ prawnika. Na ktoś, kto na przykład lubi sprawy spółkowe, to lubi spokój. Lubi spokój, porządek. Analizę, finanse, tak, ocenić te rzeczy. Są też karniści, na przykład jeden z mężczyzn, który z nami współpracuje, karnista, to taki pan, 2 metry, łysy, wytatuowany, wygląda jak jeden z nich i mówi, że generalnie, mówi, że jak klienta nie potrafi przekonać, to mówi, to dawaj na łapę, nie? A on na solo. Tak, tak, ale on to tak mówi tak bardzo poważnie. I mówi, że jest dla klientów wiarygodny, ale on co robi? On robi sprawy karne. Tak, on reprezentuje przestępców. Tak? On mówi, że każdy ma prawo do obrony i tutaj no, jest takie prawo, w związku z tym on sobie taką specjalizację wybrał i świetnie się w niej odnajduje. No, tak. Raczej nie pójdzie w sprawach rodzinnych. Rodzinnych, tak. Nie będzie za mało dziećmi, prawda? Tak, no to jest jakby zupełnie inny prawnik. Także jeżeli chodzi o Lex Non Stop, to jest taka platforma i aplikacja. Łączymy klientów z prawnikami i powiedzmy, załatwiamy dobrą usługę prawną i to jest bardzo też innowacyjne. Możesz prowadzić aplikację Lex Non Stop i nawet prawnikom głosówki nagrywać. To jesteśmy pierwsi na świecie, że nagrywasz głosówkę prawnikowi typu jadę samochodem, mam takie pytanie, co mogę zrobić w takiej sytuacji. I dostajesz na głosówkę. A macie radców podatkowych też na przykład? Też, radców podatkowych, mamy radców prawnych i adwokatów. Okej, okay. Super. A wracając do startupów jeszcze, to powiedz mi, pewnie przed Tobą często rozmawiasz z wieloma takimi startupowcami, różnymi funderami, którzy mają pomysł albo mają już startup, chcą, żebyś zainwestował, dał pieniądze. Z tego, co wiem, to jedziemy właśnie na jedną z takich konferencji. Tak, tam będziesz właśnie w komisji. Tak? Tak, będziesz jakby w takiej komisji Dragon's Den i tam będziesz może być pitchował, słuchał tego pitchowania i zadawał pytania. Prawda? I teraz jakie, po pierwsze, jakie błędy popełniają te osoby? Tak? A po drugie, mam takie pytanie do Ciebie, co musiałoby się stać, żeby te osoby, żebyś dał te pieniądze albo powierzył, jakie warunki musi ta osoba spełnić? Więc może zacznijmy od tych błędów, które widzisz. Okej, czyli najpierw błędy. Pierwszy błąd jest taki, że tworzymy produkt, a nie wiemy, skąd weźmiemy klientów. To jest taki, myślę, że to jest taki kardynalny i to on się po prostu powtarza. Stworzyłem wspaniałą rzecz, nie wiem, skąd mam klientów. Drugi błąd, tworzę produkt dla siebie. Miałem taki przypadek, że pan przyszedł do mnie, że stworzy opaskę dla grzybiarzy, jak zabłądzą, nie? No ale to historia ma dalszą część, nie? Bo ja mówię, okej, dla grzybiarzy, taka opaska właśnie jak ja mam na ręce, nie? Która pokazuje tam twój stan zdrowia, mierzy i jak się wywrócisz, to albo zabłądzisz, to się zadzwoni na karetkę i tam się powiadomi coś takiego, nie? Oczywiście ona nie jest dla grzybiarzy, to było naście lat temu. Ja powiedziałem, dobrze, ale czemu nie zrobić z tego, mu fajną rzecz? Na przykład dogadać się z jakąś firmą zdrowotną, jakąś firmą na przykład sportową i zrobić bardziej dla sportowców. A pan się uparł, mówi, nie, to jest mój pomysł, ja chodzę na grzyby, ja się ciągle gubię,
to ma być opaska dla grzybiarzy. A nie ma telefonu, tak? No, stwierdziłem sobie, że okej, pomysł genialny, natomiast, żeby powiedzieć inaczej, pomysłodawca nie widzi wszystkich rozwiązań, ale jest genialnym człowiekiem. Nie? Mówię, słuchaj, więc to pójdziesz kilka osób, porozmawiaj, także akurat, żeby coś, żeby nie tego człowieka nie zniechęcić do tego, bo uważam, że grzybiarze to jest zbyt mała grupa społeczna, żeby... Tak, tworzyć dla nich produkt fizyczny. Unikatowy jeszcze produkt, tak, który kosztuje niemało pieniędzy, żeby go wytworzyć i tak dalej, skonstruować, stworzyć w ogóle ten produkt, to nie jest usługa, to jest produkt fizyczny, nie? Pewne testy i tak dalej. No to okazuje się, że grzybiarze nie. Dlatego na przykład, jak tworzy produkt dla siebie, to przepytam się, dla jaka jest duża grupa odbiorców. Kolejne pytanie, czy robisz coś na Polskę, czy robisz na świat? Jak robisz coś na Polskę, tylko na Polskę, to już to jest, nie jest temat dla mnie. I tak samo większość inwestorów, większość, nie wszyscy, mówią wprost, jak robisz cokolwiek, no to robisz na świat teraz. No teraz nie ma miejsca na firmy lokalne, tylko na Polskę, ponieważ wejdzie ktoś za granicę, cię wykosi. Tak, albo bo mam budżet na dzień dobry większy niż ty, do widzenia. Polska to jest 0,5% PKB światowego, w związku z tym tutaj nie ma... Może być, jest dzisiaj rozpędzie, jesteśmy na tyle dużym rynkiem, że możemy tu się dorobić, aczkolwiek 99,5% pieniędzy jest poza Polską i warto też wziąć pod uwagę inne rynki, gdzie możemy wejść. Jest często dużo łatwiej niż Polsce. Jak robiąc, mi się udało najwięcej wprowadzić firmę do 105 krajów i okazało się, że w większości krajów łatwiej się robi biznes niż w Polsce. Mówię to o regulacjach i mówię też o ludziach, którzy chętniej bardziej ufają sobie za granicą, nie? A szczególnie nawet osoby chętnie kupują od Europejczyków. Mówię to o Azjatach, Afrykanach i Amerykanach. Oni mają większą jakby ufność, tak? Tak. Co to była za firma? To jest firma jedna z aplikacją. Niestety ona nie wyszła chwilowo. Tak, musimy ją zmodernizować. To zaproponowałem tam 200 milionów, a nie 2 miliony. Natomiast weszliśmy do 105 krajów w 2 lata, w krótkim terminie. No, ale myślę, że to jest jeszcze zmodernizujemy i trochę mam na nią pomysł troszeczkę i z innej strony uderzymy. A czym ona się zajmowała, ta aplikacja? Aplikacja motywująca do zdrowego stylu życia, w skrócie tak mówiąc. Okej. Więc jakby to nie jest tak, że to była firma, która miała 100 działów, tylko raczej była dostępna... Wszystko online, w aplikacji. Tak, więc... Że przewagą aplikacji jest to, że dzisiaj może być firmą globalną. Wchodzisz aplikację do App Store'a, Google Play, na ich platformy. I jesteś w 200 krajach. Tak. Albo, tłumaczysz na kilka języków tych głównych i... Tak, ale jeżeli... to ja mówię o krajach, gdzie mieliśmy klientów fizycznych. Klientów, że kupowali, tak? Płacili nam, to 105 krajów, nie? Natomiast jak zrobisz firmę darmową wersję, to może być razu w 200 krajach, tylko pytanie, co ci doda, nie? Tak. Jeszcze zrobisz, wiesz, 200 języków, no to... To też są koszty, tak? Okej, jakie jeszcze błędy? Jeżeli chodzi o błędy startupowców, to jest tak, że nie słuchają. Co to znaczy? Czyli bo wiem najlepiej, nie słucham i nie przyjmuję sugestii. Czyli ja wiem, że jak ja zainwestuję w ten projekt i na przykład wiem, że w czym jestem dobry, ale ten człowiek w życiu mnie nie posłucha, bo on musi przejść pewne rzeczy, musi powiedzmy zbankrutować. Nie? Co to znaczy? Ja uwielbiam przedsiębiorców, którzy robią startupy, którzy zbankrutowali i odnieśli sukces. Te dwie rzeczy. Bo jak zbankrutował, czyli stracił pieniądze, to będzie je szanował. Tak jak ja dopóki nie straciłem pieniędzy, ich nie szanowałem. Wiedziałem, że szybko zarabiam, to mogę szybko wydać i nie było to dla mnie to żadnym problemem. A jak człowiek, który straci pieniądze, to aha, szanuje, wiesz, że to się może powtórzyć. Jak odniósł sukces, to też potrafi to powtórzyć. Także to jest dla mnie dobra inwestycja, że ktoś taki jest. Oczywiście, jak ktoś ma 19 lat, to często od niego wymagać, ciężko wymagać, żeby i sukces, i porażkę, i zbankrutował, i odniósł sukces, no, to mówmy się, że to nie tak. Ale jeżeli ktoś ma, powiedzmy, te 30 lat, to już powinien mieć jakiś sukces na koncie i porażkę też. Okej, a jakie są takie, co musi się stać, żeby poza tymi rzeczami ktoś dostał pieniądze od ciebie? Tak, albo nie od inwestora, tak? Pierwszy to nie dostał, tylko żebym zainwestował. No, zainwestował, tak, bo to ludzie wydaje, no to teraz mam milion na koncie i sobie działam. Nie, to jest wszystko uzależnione jakby od wyniku i od tego, czy realizujesz plan, prawda? Także... Tak, no musi przede wszystkim mieć takie, to musi być dobry pomysł, to musi być dobry zespół. Raz mówię, zespół, nie jeden człowiek. Przykład z życia, mój kolega zainwestował w świetnego programistę, w świetny projekt i on po pół roku stwierdził, że dostał pracę w UK i wyjeżdża. I go zostawił. I ten przedsiębiorca nie zainwestował ani złotówki w ten projekt. 100% inwestował mój kolega, w związku z tym został z tym rozgrzebanym kodem, z którym nic już więcej nie zrobił. Czyli ja też wymagam od tego, żeby ten przedsiębiorca włożył jakieś pieniądze w ten projekt. Żeby zaryzykował coś, żeby miał coś do stracenia, tak? Tak, miał pieniądze na stole.
jak włożył własne pieniądze, zaryzykował własnymi pieniędzmi, to wtedy on wie, że to są jego pieniądze, które będzie chronił. Tak. A jak nie ma tych pieniędzy, jak nie wyłożył, no to mówi, że ale dostałem ofertę pracy i rezygnuję. Mhm. A tak on wie, że a, stracę moje 20-30 tysięcy, nie? Dla mnie to jest dużo. Dla niego to jest dużo, nie? To w związku z tym ja wiem, albo, że... Albo niech pracuje za darmo tak naprawdę, tak? Przez jakiś czas. Oczywiście, jeżeli masz jakiegoś człowieka, który chce, żebyś skoncentrował na tym, to lepiej dać mu wypłatę taką, która starcza na życie, ale nie, że żyje w luksusach. Tak. Tylko, że programista czasami potrafi zarobić 30 tysięcy i trochę bez sensu drenować swój startup, żeby dawać mu takie wynagrodzenie, kiedy on jest jeszcze funderem, prawda? Ale w taką sytuację miałem, że ja płaciłem programiście 8, to powinien zostawać 30, ale jako udziałowy dostał udziały, miał 8. Tak, i on zarabiał na... jego prawdziwym wynagrodzeniem było wzrost udziałów, tak, który zależy dużo od niego, prawda? Ja też jestem tego zdania, że nie można dać za mało, żeby ktoś nie miał problemów finansowych rodzinnych, ale też nie może odcinać kuponów na etapie, kiedy startup się buduje, no bo wtedy motywacja jest mniejsza, tak? Ale teraz popatrzmy, że co AI zmieniło, jeżeli chodzi o aplikacje i inne rzeczy. Wczoraj rozmawiałem właśnie, miałem spotkanie z panią mecenas, która tworzy teraz taką aplikację, która jest takie prawo dla sygnalistów. Która firma powyżej 50 osób, trzeba to wprowadzić i tak dalej. No mówi, że tutaj dostałem wycenę, ale to kosztuje kilkaset tysięcy, ja nie wiem, czy to wprowadzać, coś tam. Ja mówię, słuchaj, ja mam takiego kolegę, który stworzy to za AI, prawdopodobnie zrobi to za kilka tysięcy, nie? No i wczoraj do mnie napisała SMS-a, że bardzo dziękuję właśnie za polecenie, bo zrobili za 1500. Ale co? Aplikacje co? Dzięki AI. Ja widziałem, jak on to robi. Mam kolegę, który 30 lat już programuje. On mówi, że nie potrzebuje żadnych programistów, żadnych juniorów. Kiedyś musiał juniorowi, trwało to kilka dni, a teraz mówi, że 3 minuty robi to mu sztuczna inteligencja, wszystkie podstawowe rzeczy, on te najważniejsze spina. On po prostu łączy to tak jakby w te komponenty. Tak, przykład inny. Koleżanka, która chciała stworzyć Allegro, drugie, taką konkurencję dla Allegro. Dostała wycenę 2 miliony. Ja zapytałem się firm programistycznych, które znam, za ile to zrobią. Najtańsza oferta była 200 tysięcy, a za pomocą AI kolega powiedział, że zrobi to w miesiąc, nie w rok, w miesiąc, za 15 tysięcy. Ale to nie konkurencja Allegro, tylko podobny portal, tak? Tak, taki podobny portal jak Allegro, to jest mój system działania podobny, tak? Tak. Czyli jest to taka giełda, tak, że ludzie się wystawiają. No właśnie, i teraz jak to ma się do tego, co mówię, do prawników, bo mówiłeś, że... pracujesz z prawnikami, prawda? No. I teraz no, mówi się o tym, że właśnie podstawowe prawne aspekty będą wyparte przez AI. Kwestie lekarskie też, że dzisiaj AI już lepiej czyta wyniki badań i jakby łączy fakty, bo ma większy zasób danych niż edukacja lekarza, która może trwać 40 lat i dalej nie będzie wiedział 30% tego, co wie AI. Tak, tak. I nie lubi ludzkich błędów. Znaczy, jak najbardziej tak, bo teraz ja aplikację na przykład zdrowotną stworzyłem za 2 miliony, ale aplikację prawną za 10 tysięcy. To samo metodą, nie? Teraz się już można zauważyć, to po prostu taniej, nie? Bo się nauczyłeś, jak to robić też, jakby. Tak, tak. Wiem, jak to robić, wiem, gdzie mogą mi... Wiesz, wchodzisz do takiej firmy programistycznej, to mi proszę pana. To jest studia bez dna, trzy zespoły, tak, tutaj ci od iOS-a, ci od Androida, ci od weba, tak? Trzech programistów po 30 tysięcy, to policz sobie, 9 razy 30, nie? Plus projekt manager, albo trzech projekt managerów, chcą. No, którzy to robią. Okazuje się, że masz studnię bez dna, który pompujesz. I jeszcze masz umowę nie na rezultat, tylko jeszcze umowę na godziny. Tak, i wtedy wiesz, że to ci kosztuje miliony, tak? Co najmniej kilkaset tysięcy, żeby cokolwiek z tego powstało. Teraz możesz stworzyć aplikację za 10 tysięcy, dobrą, działającą. Oczywiście, jak ktoś powiedział, słucha z wybitnych programistów, to mi kilku kolegów powiedziało, ale Daniel, tak się nie robi, trzeba zrobić trzy zespoły i tak dalej. Ja mówię, dla kogo to robisz? Dla programistów czy dla klientów? Dla klientów. No to robimy dla klientów. Ja mówię, a czym ona będzie gorsza, ta aplikacja? Mówi, będzie jedną, dwusetną milisekundy wolniejsza. Ja mówię, no, to zawsze można ją przepisać, tak? Jak będzie wymagała właśnie, tego. Tak, to jest to. Robisz MVP. Tak, sprawdzasz, czy działa, a nie od razu wydajesz milion i po milionie się okazuje, że nie ma na to klientów, tak? Tak. A masz coś powiedzieć, jaką metodą, czy jako, na jakiej platformie? Bo teraz wiem, że platformy do tego, żeby można powiedzieć, zrobić drop and drop, taką jakby sobie te klocki poprzestawiać i zbudować sobie taką aplikację. Na zasadzie... Jest dużo, dużo tych platform. Tak, ja tu nie chciałbym się wypowiadać, bo ja nie jestem programistą. Jak mam taki temat, to siadam sobie z zespołami mądrych ludzi. Tak, i mówię, słuchajcie, jest taki projekt, co o tym sądzicie, możemy to rozwinąć, co byśmy dodali, a potem na końcu zbieramy, czym to zrobimy. Czyli najpierw dlaczego, jak, a potem co. Już jakie narzędzia użyjemy, nie? Ja na przykład mogę Ci powiedzieć, że tak samo zrobiłem swoją aplikacją, bo też mam startup z jedną z aplikacji, że tam mogliśmy stworzyć od początku cały, napisać od kodem, tak jakby ręcznie, cały proces sprzedaży i
i jakby zarządzania tymi mailami, tym wszystkim, to by kosztowało tam załóżmy paręset tysięcy złotych albo parę, no 10 na początku, ale wybraliśmy gotowy, który ma pewne ograniczenia, jest można powiedzieć prosty, łatwy, każdy go potrafi posklejać, użyliśmy go i dopiero po 2 latach, kiedy firma zaczęła zarabiać duże pieniądze, przepisujemy to jeszcze raz, klient tego nie zauważy, ma te same funkcjonalności, ale teraz mamy to budżet, teraz już wiemy, że to jest za duża skala, żeby na takim małej rzeczy działać. Tak, tak samo jak się uczysz jazdy samochodem, nie od razu na Ferrari, tylko uczysz się jeździć na jakimś maluchu, na jakimś tam, nie wiem, teraz na jakimś Skodzie, czy na jakimś tam Hyundaiu, a później dopiero wsiadasz do większego samochodu, bo ryzyko jest większe wtedy. Ale zobacz, jak to wszystko też fajnie przyspiesza. Pytam się kolegi na przykład, mówi tak, napisanie takiej aplikacji, mówi, że 5 lat temu trwałoby rok. Mhm. Tak, i faktycznie było, musiałeś mieć kilka zespołów i tak dalej robić. Mówi, teraz zrobić to w miesiąc, a jak pogadamy za 2 lata, ten sam kolega mówi o wybitnym programiście, mówi, że zajmie mi to jeden dzień, pewnie za 2 lata. Dlatego, że ten programista, jakiś senior, on się podpiera nie juniorami, którzy są czasowi, tylko AI-em, tak? Nie, który... ma żadnych juniorów. Mhm. Wszystkich juniorów niestety... AI wycięło. Wycięło, tak. Ja widzę pogrom teraz na tym rynku, że wiele osób straci pracę i dzisiaj znaleźć programistę, jakiegoś juniora, który robi, jest o wiele prościej. I pamiętam jeszcze te czasy, kiedy no ciężko było kogoś znaleźć, kogokolwiek, tak? Ale seniorzy też będą występowali przez AI, bo AI będzie programowało AI. I też o tym ludzie już, niektórzy się bardziej świadomi zwracają uwagę. No przykład właśnie tego startupu, którego nigdzie nie inwestować. Mówiliśmy o tym, że firma z nauczycielami, nie? No tak, AI uczy angielskiego czy dowolnego języka za tydzień czasu za 19 zł. Masz bez limitu, możesz tam 20-30 godzin gadać. Ja już widziałem taką aplikację, ktoś mi pokazywał, że uczy cię randkowania. Jakby i trenujesz sobie po prostu i mówi ci, co robisz źle i tak dalej. Ja ci powiem jeszcze inną rzecz, że ja mam też zespoły sprzedażowe, które działa przez telefon i tam mamy, można powiedzieć, rozmowy telefoniczne, które AI na bieżąco słucha i podpowiada sprzedawcy, jaki klient ma nastrój i jest w stanie podpowiedzieć, jak się dany handlowiec ma zachować w czasie rzeczywistym. Natomiast my tego jeszcze nie stosujemy, bo to jakby to jest jeszcze wszystko w wersjach beta, to działa po angielsku. Natomiast już są takie technologie, które podpowiadają sprzedawcy. Pytanie, za ile ten sprzedawca będzie AI-em, prawda? Bo już się to nie niekiedy... fotowoltaika często dzwoni, prawda? Tak. Dzwonią osoby. Ale też banku. Boty, tak. No tak. Może powiedzieć, AI teraz będzie wypierało większość zawodów i teraz jest dobry moment, żeby się przygotować do tego. Bo to będzie taki podział typu znowu szlachta, chłopstwo. Kto się dobrze ustawi, ten będzie o tym zarabiał. Kto się źle ustawi, to będzie liczył na dochód gwarantowany. Tak. I podejrzewam, że tak, robotów będzie coraz więcej. Roboty opodatkują, tak jak pracowników z ZUS-em. I z tego roboty będzie... czy robotę? Roboty. Roboty. Zobaczmy, że już pracują roboty w coraz większej liczbie branż. Roboty będą przejmą pracę fizyczne, a AI przejmie pracę umysłowe. Nie będziesz potrzebował sekretarki, projekt menadżerów, wielu rzeczy. Myślę, że funkcję prezesa też przejmie AI. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że za kilka lat nie zatrudniam prezesa firmy, tylko biorę AI, która jest przede wszystkim tak, nie jest emocjonalna, podejmuje racjonalne decyzje, tak. Nie ma własnych gierek. Ma zbiór doświadczeń dużo większy. Tak. Wie, co zastosować i AI, nazwana powiedzmy CEO, będzie to oddzielny program, który będzie zarządzał firmą, będą wszyscy generalnie pracowali według tego, będzie ustawiała podwyżki, premie i inne rzeczy. I zobacz, 24H będzie pracować, nie? Tak. Masz prezesa w spółce, który pracuje 24H, jest 100 razy bardziej wydajny i przede wszystkim zależy mu na zysku firmy i wie, że pracuje dla Ciebie, nie? Nie ma urlopów, nie ma chorobowych, nie ma wolnych weekendów. To pytanie właśnie, czy tylko AI zastąpi też prezesów firm. Tak, czyli można być, że zbiór najlepszych doświadczeń, najlepszych zarządów, jakby wiesz, miał jeszcze pracownika za grosze, wartego miliony, tak? Tak. No to zobaczmy sobie, AI kosztuje 100 zł miesięcznie, tak? Powiedzmy, że takie, podejrzewam, że to będą już dedykowani, typu kupujesz AI typu prezes, tak? I wtedy powiedzmy, że z tym się akurat zajmujemy, nie? Że taki jako prezes AI zajmuje się Twoją firmą dedykowaną, wgrywają mu specjalne oprogramowanie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, to jest przełom kilku lat. Zobacz, że jeszcze, powiedzmy, że samochody jeszcze mają kierowców, za jakiś czas nie będą miały, ale zobacz sobie, samoloty transportowe są już dronami, czyli nie mają tam żadnego pilota, nie? Te duże takie? Nawet takie, no. Już po prostu sam startuje, sam ląduje. Natomiast a propos właśnie... pilot jest tylko performa, tak? Jakby tam siedzi. Tak, no pilot jest, żeby nie przeszkadzać, nie? Właśnie po to.
ale same startują, same lądują. W ogóle teraz są tworzone już takie, że w ogóle nie ma tam pilota. Mhm. I nasz, a propos, ten centralny port komunikacyjny będzie do tego przygotowany. Mhm. To wczoraj właśnie też było jeden z tematów konferencji, mhm. właśnie, że potrzebują lotniska przygotowanego do dronów. Mhm. Że ruch będzie, bo teraz kłopot jest znalezienie pilotów brakuje. A tu będzie, zadaniecie, wyobraź sobie, że wsiadę ze samolotu, a nie ma żadnego pilota i on cię po prostu wiezie, nie? Lecisz, czujesz się bezpiecznie, nie? No tak, bo nie popełnia ludzkich błędów, nie? Tak. Nie ma choroby. Bo te wszystkie wypadki, które były, albo większość, to nie są wady sprzętu, tylko ludzkie błędy. Okej, okay, a to jest jakaś tam predykcja na najbliższy rok, dwa, trzy, prawda? Ale pytanie, czy masz jakieś wyobraźnie, co będzie za 5, 10 lat? Jakby potrafisz sobie wyobrazić, co się będzie działo? Tak, ja w ogóle staram się na ten temat i teraz prowadzę rozmowy z programistami to AI, żeby właśnie zdobywać. Nawet na kanale Lekcje Warte Miliony prowadziłem właśnie teraz kanał. Też otworzyłem kanał na YouTube niedawno, Lekcje Warte Miliony. I tam zaprosiłem Maćka Karsznię, który programuje AI. Jak będzie wyglądało życie? To Maciek powiedział, że tak naprawdę pracę stracą wszyscy. Wszyscy, że znajdź mi zawód, który nie będzie można zamienić AI. Na początku mówiłem, zostań programistą, będziesz miał świetny zawód, nie? To równie dobrze brzmi jak 100 lat temu, zostań kowalem, konie zawsze będą, nie? Tak. Okazuje się, że programistów teraz nie potrzebujemy, bo AI zastępuje, nie? Ale zobacz, grafikę komputerową robisz czatem GPT prostą, robisz to w 3 minuty, nie? Ale jest taki mem, jak powiesz do czatu GPT, żeby stworzył ci grafikę z matką Teresa, czekaj, matka Teresa, dobrze mówię, teraz w Kalkuty, tak, która walcząca z biedą, to jest po prostu biedni ludzie, ona ich kopie, nie? Wiesz, tak jest, jeżeli jeszcze to nie są niedokładne rzeczy. Tak, że jeszcze kontekstu nie zna, tak? Tak, że nie zna kontekstu, że walczy z biedą, że walczy z biednymi ludźmi, nie? Natomiast AI, uważam, że tak, zamień tak, będziemy wchodzić do restauracji, to będzie podawał nam drinki, będzie robił robot, podawał będzie robot. Wyobrażam sobie sklepy, że robisz zakupy w telefonie, podjeżdżasz do ściany, wybierasz, nie potrzebujesz tam żadnych ludzi. Pytanie, po co masz podjeżdżać, skoro już dzisiaj roboty dowożą. Dokładnie. Nawet w Lublinie jakiś robot był, który woził. Jest tak w takim mieście M. W Anglii już normalnie roboty, bo tam jest bardzo nowe miasto, że nie ma żadnych barier komunikacyjnych i tam po prostu cały czas roboty jeżdżą, dowożą ci pod blok jedzenie, zakupy z żabki, tak? Po prostu zamawiasz sobie i otwierasz sobie kodem pudełko, magazyn i robot wraca. No i zobacz, ile rzeczy nam odpadnie, ile czasu, nie wziął spędzę czasu na zakupach. Miesiąc temu razem z Patrykiem Wegą prowadziliśmy wykłady w Warszawie właśnie tutaj na Akademii Inwestora. I Patryk Wega pokazał, mówi, że ile kosztuje, statyści kosztują, mnóstwo pieniędzy. I on ma startup z statystami, 50 tysięcy wirtualnych statystów. Czyli jesteśmy w restauracji, na przykład jest scena, że my rozmawiamy, podchodzi kelnerka. To są trzech aktorów. My i pani trzecioplanowa. A ludzie, którzy tam siedzą w restauracji, jakiś pan przy komputerze, ktoś tam rozmawia, jakaś parka, nie? To wszystko są wirtualni statyści. Czyli nagrani już, czy wykreowani przez AI? Wykreowani przez AI. Okej. Czyli mówi, że potrzebujesz na przykład mężczyznę w takim wieku, na przykład, takiej powiedzmy rasy i ona ci to wszystko AI już dobiera. Ale to jest jakiś awatar, który był nagrany kiedyś i jakby odtworzony, czy raczej wytworzony na nowo na zasadzie prompta? Wiesz co, podejrzewam, że mają i takie, bo mówi, że żeby dobrze zrobić, to trzeba 50 tysięcy zdjęć człowiekowi zrobić. Okej. Natomiast na tej podstawie potem możesz zmieniać tego człowieka jak chcesz, czyli podejrzewam, że to jest mix. Natomiast też Patryk Wega powiedział o fajnej rzeczy, że za 5 lat mniej więcej filmy będzie tworzyła AI i ty powiesz, siądziesz sobie przed telewizorem i powiesz, no dobra, stwórz mi film szpiegowski, gdzie gram główną rolę, twoja żona może grać, powiedzmy, razem z tobą, tak? A twoim kontrbohaterem mogę być ja na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi? I my się tam będziemy szczelać i w ogóle, nie? I możemy sobie oglądać, sobie pić piwko i mamy film ze sobą, nie? Tak. I oglądamy. I jest zrobione na najwyższym poziomie, tak? Bo scenariusze, cały ten jakby kunszt jest ogarnięty. I teraz pytanie, czy aktorzy stracą pracę? Uważam, że większość tak, najlepsi nie. Okazuje się, że najlepsi zawsze zostaną w każdej branży, ale trzeba będzie się postarać, bo dalej będziesz chciał oglądać film na przykład, szczeram, Jace'a Bonda z oryginalnym aktorem, nie? Będziesz chciał dalej oglądać danych aktorów, których po prostu lubisz, nie? Ale to będzie drogie. Pytanie, czy to będzie tylko i wyłącznie twoja świadomość, że to jest oryginalny aktor, czy to będzie na zasadzie takiej, popatrz sobie, mamy fikcję i mamy scenariusz oparty o prawdziwe fakty, prawda? I teraz, który film ci się lepiej ogląda? Oparty o prawdziwe fakty, czy... Oparty o prawdziwe fakty. Ale tak, wiesz, jakby to jest taka delikatna różnica, nie dla wszystkich,
bo niektórzy ludzie mają to gdzieś, czy ten, jakby ta fabuła i ten, to ma być dobra akcja, dobrej jakości nagrane i ma się coś dziać, a samo to, że to jest oparte o prawdziwą historię, to dodaje tylko takiego pikanterii, takiej, albo jest takie korzyść większa. Ale AI ci może wykreować, to powiedzmy, powiesz, stwórz mi film o Solidarności z lat 80., gdzie główną rolę gra Lech Wałęsa, mhm, i on ci wygeneruje. Pytanie, ty zamawia to PiS czy Platforma, nie? Bo to dwa różne filmy. Możesz powiedzieć tak, na podstawie moich preferencji, tak? Jeszcze politycznych i tak dalej, no i dostaniesz taki, jaki chcesz, nie? Tak. Ale zobaczmy sobie, że to w tym kierunku idzie, nie? I zobaczmy sobie, o, na przykład w Japonii masz agencje towarzyskie z robotami. Jak byłem 10 lat temu w Japonii, nie widziałem, ale mój kolega handluje robotami i opowiada właśnie takie rzeczy, że wyobraź sobie, i pamiętam, była rozmowa jeszcze z jego żoną, nie? I się pytał, kochanie, co byś powiedziała, gdybym skorzystał z takiej agencji, z robotem? Żona świadomo powiedziała, wiesz co, jak wyjeżdżasz, ja używam wibratora, to jest to samo, nie? Bo się pytał, czy to zdrada, czy to nie zdrada, tak wiesz, tak chciałem sobie tak z żoną sobie podyskutować, nie? No i teraz pytanie właśnie, czy z robotem to zdrada, czy nie? No właśnie teraz kobiety by pewnie powiedziały, jak się w niej zakochasz, no, to zdrada. Tak. Ja widziałem też jakieś materiały, takie reportaże na temat właśnie tych lalek i tych w Chinach, no to po prostu ludzie są tak samotni, że biorą sobie te lalki i nie potrafią budować relacji socjalnych, to biorą sobie taką lalkę gumową, do niej mówią i karmią ją i tak dalej, i tak dalej. Także to już jest, świat idzie w tym kierunku. Teraz nie oceniamy tego, czy dobrze, czy źle, no i świat idzie w tym kierunku, zmierza. No, mamy AI, będą roboty, samochody będą same jeździć, samoloty będą same latać, w związku z tym... No właśnie, a teraz co z biznesem? No bo ty i ja jesteśmy przedsiębiorcami, oglądają nas pewnie inni przedsiębiorcy, czy ci, którzy już mają biznes, ci, którzy by chcieli mieć biznes i jakby... I co ty im byś radził w tych zmieniających się czasach? Co... Wszystkim tak, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, inwestuj w AI albo firmy. Jeżeli masz pomysł, to firmę z AI. Mhm. Firmy, które to tworzą, bo te firmy będą rosły. Oczywiście nie wszystkie wyjdą, ale powiedzmy, że zainwestujesz w 10 takich firm, jeszcze nam po 100 tysięcy, razem milion, to prawdopodobnie te akcje, to będzie jak z Bitcoinem, który po prostu był tam 20 lat temu po centa, tak? A teraz powiedzmy są te, nie wiem na dzisiaj ile to kosztuje, 200 tysięcy? 240 około na dzisiaj. No. A co, inwestujesz w Bitcoina, czy masz Bitcoiny? Ciężko powiedzieć, że inwestuję, mam Bitcoiny, tak? Ale ja Bitcoiny i złoto traktuję jako walutę na pokolenia. Tak, czyli po prostu to zostanie jako majątek rodzinny, takie rzeczy, tak jak z Patkiem, zegarek Patek, ma fajną reklamę. Nigdy nie będziesz jego właścicielem. Będziesz tylko przekazywał kolejne pokoleniu. To jest fajna reklama, także złoto i Bitcoiny to jest właśnie taki dla mnie takie budowanie bardziej majątku rodzinnego, coś takiego, to myślę, że to jest fajna rzecz. No właśnie, i teraz jakie ty masz podejście do tego, do sukcesji, do spadków, do... Wiesz co, myślę, że to jest temat taki na cały oddzielny odcinek, nie? Ja myślę, że dlatego są fundacje rodzinne, wiesz, nie? Które powstają, są różne trusty, które można do tego też wykorzystywać. Natomiast uważam, że każdy przedsiębiorca powinien mieć takie zabezpieczenie właśnie i pomyśleć też, co będzie dalej, nie? Co będzie dalej. Myślę, że mój kolega sobie kupił pałac, nie? Nazwał go twojego nazwiska, pomyślał sobie, kurde, ale to jest pomysł, nie? No. Ma swój pałac. Ale to jest tylko raczej spełnienie jego marzeń albo pomachanie jego tak, ego. Tak, nie, no, ego sobie połachtał, nie? Leszek Czernycki budował sobie Sky Towera, tak, we Wrocławiu, taką piramidę po sobie zostawił, nie? Ktoś tam sobie pałac, może powiedzieć, są fajne takie, fajne rzeczy. Ale teraz jeszcze wrócę do tego tematu, bo myślę, że on jest ciekawy z inwestycjami w co teraz. Jeżeli inwestujesz pieniądze, to uważam, że startupy, które powinny zawierać element AI. Jeżeli ktoś chce znowu oprzeć typu startup z nauczycielami angielskiego, kolejny, to uważam, że to nie jest pomysł, nie ten moment. To teraz wszystko ma AI, teraz wiesz, zaraz guma do życia będzie AI. Nie? Wszyscy się pod ten trend podklejają. Pytanie, czy to jest prawdziwe AI, czy tak, tylko nazywamy to AI? Każda aplikacja dzisiaj, każdy jakby program mówi, że ma AI, bo korzysta z AI. Prawda? Wystarczy, że sobie tam podepnie czapta GPT jakkolwiek i tam może mieć jedną funkcyjkę tylko i wyłącznie zewnętrznie. Tak, teraz, ale fajnie na przykład właśnie firmy, które tworzą AI, tak? Fajnie mieć, powiedzmy też a propos, jeżeli jest AI, to że coś podpiętego. Przed takim projektem, który podpięliśmy też AI, są boty, Botman Poster. Teraz się będzie nazywał AI Seller, gdzie powiedzmy mamy boty, tak? Boty, które po prostu, które sprzedają. Czyli bota podpiniasz pod AI i bot ci wyszukuje klientów i prowadzi konwersacje, czyli nagle okazuje się, że nie potrzebujesz handlowców. Nawet słyszałem, że handlowcy byli, sami będą i zawsze będą potrzebni.
okazuje się, że 99% handlowców wymienisz już botami, nie? Nie są potrzebni. Dlaczego? Bo po prostu boty zrobią to lepiej. No, znowu, bot nie śpi, możesz grać mu każdy język i on może sobie rano, powiedzmy, z samego rana atakować Azję. Tak? Ale on może non-stop atakować. Tak, w dzień Europę, wieczorem Ameryki, nie? Tak. Pytanie, ile mu linii podłączysz tak naprawdę? Tak, i to możesz podłączyć sobie 100 kont pod jednego bota i po prostu on będzie sobie napierdzielał. Ale właśnie, czy to jest tak, że ja uważam, że najlepsi handlowcy dalej zostaną, z tego względu, że tak. To jest tak samo jak z tymi kobietami, z tymi robotami. Mhm. Tak? Umówmy się, że może jakaś część ludzi znajdzie zainteresowanie w tym i odejdzie od prawdziwych kobiet, nazwijmy to, prawda? Mhm. I zastąpi je robotami, bo będzie łatwiej. Nie kłóci się. Taniej, tak, i tak dalej. Tak. Natomiast ja sobie. Wiesz, nie będzie taniej, tak? No na pewno. Ale ludzie nie, z mojego pokolenia, no ja bym nigdy nie chciał zamienić relacji ludzkiej do relacji z robotem. I tak samo może być tutaj, w tej sytuacji, że czasami lepiej ktoś posłucha Twoich potrzeb i Ty się poczujesz wtedy lepiej, nawet jeżeli to jest, no czujesz, że to jest człowiek, prawda? I jakby... Więc pytanie, czy to będzie, czy będzie na tyle to dobrej jakości, żebyś mógł oszukać człowieka, że to dzwoni robot, prawda? Czy dzwoni człowiek. Ja myślę, że ludziom nie będzie wszystko jedno, z kim utrzymają relację, tylko raczej będą chcieli niektórzy tę relację podejmować, tak? Bo do robota nie będziemy zaufani, bo robot ci może, w zależności od programu, prawda? Ci obieca wszystko. No, to, a część, możesz czuć... część ludzi będzie na pewno relacyjnych, będą chcieli właśnie mieć, żeby to był tak, ten... Przynajmniej najbliższe nam, nie wiem, 20 lat, tak? Tak. A później wejdzie może nowe pokolenie, gdzie ktoś mówi, ja po co ja będę się tu jakieś relacje bawił, dawaj mi tu robota, niech mi mówi wszystko o tym produkcie, ja sobie podejmę decyzję, tak? Albo mój AI za mnie podejmie decyzję, bo pogada z innymi robotami. To dokładnie tak, że to może być, że wyobraź sobie, że twój asystent AI będzie rozmawiał z moim asystentem AI, ustalał nasze kalendarze. Czyli ty będziesz takim tylko menadżerem, prezesem swojego życia i mówisz, dobra, nagrywasz głosówkę do swojego... Tak, tak. Albo telepatycznie mu przesyłasz informacje. Dwa dni temu rozmawiałem się z programistą AI, zapytałem się go, za ile by coś takiego stworzył. Powiedział, że na dzień dzisiejszy byłoby to drogie i dużo czasu, ale powiedział, że... Ale myślę, że też firmy nad tym pracują. Za chwilę to samo się to będzie robiło, tak? Tak, że to jest to, że teraz bym na przykład, że masz takiego asystenta, ale okazuje się, że niedługo właśnie Apple to wprowadzi w iPhone'ach. Będziesz po prostu mówił do... No bo iPhone'y są dzisiaj trochę opóźnione względem AI, prawda? I nawet jeżeli ja dyktuję coś czatowi GPT, to on mnie rozumie bezbłędnie, mimo tego, że ja mówię szybko i niewyraźnie, ale jak dyktuję to coś do iPhone'a, to iPhone się gubi po prostu i myli słowa. No, ale iPhone w tydzień temu się połączył z czatem GPT właśnie, żeby stworzyć wspólny produkt. Tak? Ale formalnie czy formalnie, współpracę podpisali. Ale czy technicznie? Jeszcze technicznie nie, tak? No technicznie to wprowadzili i dlatego Musk skrytykował, że to będzie taki monopol. Okay. Widzę, że muzyka z sukcesji. Tak, tak, muzyka z sukcesji. Na koniec jeszcze chciałem zapytać o podróże, bo wiem, że jesteś podróżnikiem. My też się spotkaliśmy w tym roku zaraz po Sylwestrze w Tajlandii. Przed, dwa dni przed. A, przed, tak. Znaczy, w sumie wtedy nie, spotkaliśmy się dwa dni przed Sylwestrem, a w tym momencie król Tajlandii ogłosił, że robimy Sylwestra dwa dni wcześniej i petardy w nam wyszczeli. Także w sumie spędziliśmy Sylwester razem na plaży w klubie Kudo. I no? Trochę się przypadkowo spotkaliśmy, tak? Bo ja się spotkałem jakby ze znajomym, to był jeszcze inny znajomy. Ja też się spotkałem ze znajomym, nie wiedziałem, że nagle ty przyjdziesz. Tak, a myśmy się znali tam bardziej z internetu, prawda? Tak. Napisaliśmy ze sobą, natomiast nie mieliśmy okazji się spotkać. Spotkaliśmy się w Azji, tak? I to jeszcze... Tak. W Sylwestra z widokiem na Ocean Indyjski w najlepszym klubie w sumie Kudo, no. Tak, no właśnie, więc powiedz mi też o podróżach, jakby zwiedziłeś trochę krajów i jakie masz podejście do tego i gdzie ci się najlepiej żyje? A czy Polska jest coraz lepszym miejscem do życia? Ja przez długi czas, żeby dalej łączyć się Hiszpanii z Polską od jakichś 16 lat, z tym, że wróciłem do Polski, ponieważ już myślałem, że jestem takim dobrym biznesmenem, że z Hiszpanii będę zarządzał firmami i będzie dobrze. I co, nie da się? Ja jeszcze nie potrafię. I tak okazało się, że firmy wzrosły o 10%, a inflacja była 16%. To znaczy, że jestem 4 w plecy, nie? I jak ktoś mówi, no ale przecież 10% to jest dobry wzrost, nie? A wie, inflacja była 16%, nie? Mówi o poprzednim roku i powiedzcie sobie, okej, okay, podwinąłem rękawy, wróciłem, mówię, dobra, wracam do gry. A żyłeś tam w lecie też? Żyłeś tam w lecie, czy głównie? W lecie już nie, już Hiszpania latem nie jest dla mnie. Latem wolę na przykład właśnie a propos Azję, wolę tam gdzieś, albo na przykład do Skandynawii. Rok temu, czy dwa lata temu, trzy lata temu, to się wyprowadzałem do Szwecji, gdzie powiedzmy jest 24 stopnie latem i to jest dla mnie dobra temperatura.
Na przykład teraz, tam gdzie byliśmy w Azji, jest akurat 27-28 stopni, jest pora deszczowa. Okay. Raz dzień nie leje, ale jest chłodno i wiaterek, także jest teraz najlepsza pogoda, jest mało turystów, więc dla mnie jest okej. Okay. I teraz jadę, lecę na Bali, moim marzeniem jest wynająć motor i dlatego to realizuję, koło całą wyspę zrobić motorem. Super. Także to sobie robię, ale to też do Kuala Lumpur, także będzie w lipcu jeszcze w Kuala Lumpur, tam gdzie wybudowali drugi najwyższy budynek na świecie. Ponoć super ekologiczny, ekonomiczny, tam dużo takich... Te wieże, tak? Nie, to tam te betona stała już od dawna, to ma chyba ze 30 lat, ale teraz jest drugi najwyższy na świecie, też oddali Kuala Lumpur, to jest świeżo oddany w tym roku. Także też go jadę zobaczyć. Tam mam taki ulubiony hotel z pięknym basenem na dachu. A jak tak dużo podróżujesz, to gdzie czujesz się, że to jest twoje miejsce, twój dom, gdzie wracasz? Wiesz co, jeżeli chodzi o Polskę, to Wrocław i te okolice. No może dlatego, że jest tam taka pogoda najprzyjaźniejsza. A pochodzisz stamtąd? Czy... Tak, tak. No tam jest zimą, nie mamy zimy, nie? Wszędzie w Polsce, jak jest śnieg i zimno, to tam raczej rzadko się zdarza, żeby śnieg był, nie? Ja się śmieję, że mam absolwentów z Wrocławia, którzy przyjeżdżają do mnie i zawsze jest z Lublina, na jakieś tam, czy konferencje, szkolenia, czy różne rzeczy, zawsze jest kupę śniegu, tak? I oni mówią, u nas we Wrocławiu chodniki są odśnieżone, tak? Bo wy nie macie śniegu, tak? Tak, tak, to jest to. Ale na przykład Europa, w ogóle mi się podoba Hiszpania. Bardzo mi się podoba w ogóle okolica Alicante, wiesz, są cudowne. Barcelona jest takim jednym z moich ulubionych miejsc do życia. No, Hiszpania jest gorsza do biznesu, jest fajna do życia, natomiast do wydawania pieniędzy, nie? Do wydawania pieniędzy, tak, ale nie do zarabiania. Także tam fajnie mieć, powiedzmy, drugi dom, żeby sobie, powiedzmy, tam sobie przylecieć, wydać pieniądze, trochę pożyć, ale ciężko, żeby zarabiać tam pieniądze, tak, można powiedzieć, z Hiszpanami. Tam w Hiszpanii głównie się robi biznesy z obcokrajowcami, nie? Tam jest ich bardzo dużo oczywiście, oni chętnie robią biznesy, ale Hiszpanów, takich przedsiębiorczych jest znacznie mniej niż Polaków. To jako co mnie patrzeć, to z Polakami się świetny biznes, my jesteśmy szybcy, nie? My rozmawiamy, od razu przystępujemy do działania. Tak, bez gry wstępnej, tak? Tak, tak. A w Hiszpanii porozmawiamy, to co robimy, a oni mówią, ale to było pierwsze spotkanie dopiero i tak, ale po co kolejno, nie? To jest tak, że no, ustalasz coś, chcesz działać, robić. Tak. Ale to popatrz sobie, dzięki temu jesteśmy w tym miejscu gospodarczym, gdzie jesteśmy, prawda? Że to nas popchnęło i jesteśmy... Tak. No, dobrze nam idzie w tym momencie. Ale uważam, że Polska jest coraz lepszym miejscem do życia. Coraz lepszym miejscem do życia i fajnie tutaj naprawdę będzie się to jeszcze bardziej rozwijało. No wiadomo, że no pół roku w Polsce nie ma pogody takiej, szczególnie tutaj mówię o wschodniej Polsce i północnej, to był właśnie Warszawa, Lublin, tak, Olsztyn. No do Gdańska nawet i Szczecin, to tam mniej tego słońca, ale na przykład już na południu i południowym zachodzie tego słońca jest znacznie więcej, także powiedzmy jakoś można żyć, można funkcjonować. I przede wszystkim tak, Polska jest zielona, Polska jest ładna, są przedsiębiorczy ludzie, patrzymy jak to firmy się rozwijają, jak to szybko się rozwija, także tutaj kurczę, my nie mamy czego się powstydzić tak naprawdę, nie wiem skąd się biorą kompleksy, może że za komuny byliśmy biednym krajem, ale to teraz to raczej to Europa Zachodnia może się od nas uczyć, a nie my od nich. Chociaż patrzę, że we Francji jest 35 razy więcej gwałtów niż w Polsce, 2 razy więcej morderstw, nie? Tak patrzę, widziałem te statystyki Polska, Francja. 10 razy więcej napadów też chyba i tak dalej, tak? To... Tak, ja we Francji jak jestem, to nie czuję się tak bezpiecznie jak w Polsce. Tak, ale z kolei widziałem na Słowacji, że jest, czy w Czechach jest na przykład 2 razy mniej niż w Polsce, prawda? Czechy to jest w ogóle mega bezpieczne. Tak, 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 to w ogóle jest inaczej. Słuchaj, Daniel, dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś chwilę, żeby tu wystąpić w moim programie i że podzielić się swoją wiedzą, także ja Ci życzę sukcesów. Wiem, że za chwilę masz na konferencji może nie wystąpienie, ale jesteś w komisji takiej pitchingowej, także chciałem Ci życzyć powodzenia. Bardzo dziękuję.